Serdecznie na naszej comiesięcznej konferencji posesyjnej. Na początek mamy kilka tematów, kilka nowinek, którymi jeszcze nie mieliśmy się jak z Państwem podzielić. No a później zaproszę Państwa do zadawania pytań dotyczących przede wszystkim sesji. Panie Prezydencie, oddaję Panu głos. Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, nowy żłobek. Pozyskaliśmy 3 300 tysięcy na budowę miejskiego żłobka. Stworzymy wspaniałe warunki dla ponad 100 dzieci. Dofinansowanie pochodzi z programu Maluch Plus. To najwyższe dofinansowanie, i jest to warte podkreślenia, przyznane w województwie śląskim i czwarta co do wielkości kwota w skali całego kraju. W sumie ministerstwo w tej edycji programu przyznało 5 367 000 dla całego naszego województwa, a Racibórz z tej puli uzyskał aż 60%, czyli 3 300 000. Wydział Edukacji wykazał się skutecznością w pozyskaniu środków zewnętrznych i w tym miejscu wielkie podziękowania za to, co się teraz będzie działo na Ostrogu, to realizacja mojej obietnicy wyborczej. I co najważniejsze, odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców. Po podaniu, taka ciekawostka, po podaniu tej informacji, upublicznieniu, że powstanie już nowy żłobek, że jest dofinansowanie na to, rozdzwoniły się telefony rodziców do pani dyrektor aktualnie funkcjonującego żłobka, że chcą już zapisywać dzieci do nowego żłobka od 1 stycznia 2022 roku. A oprócz tego były też kontakty osób, które chciałyby podjąć pracę w tym żłobku. Także widać, że zainteresowanie jest duże i rzeczywiście jest to odpowiedź na realne potrzeby i to, czego mieszkańcy oczekują. Na dzisiaj na przyjęcie do miejskiego żłobka oczekuje 81 dzieci. Taka jest kolejka. Ta druga placówka zdecydowanie rozwiąże ten problem, bo ilość miejsc, tak jak mówiłem, to jest 100. Najmłodsi Raciborzanie otrzymają komfortowe warunki opieki, a rodzice przepustkę do powrotu na rynek pracy. Nowy żłobek wybudujemy na Ostrogu przy ulicy Bielskiej w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola nr 24. Stworzymy w nim komfortowe warunki dla setki dzieci w 4 oddziałach. Oferujemy dobrą lokalizację, nowy funkcjonalny i pozbawiony barier architektonicznych budynek z własną kuchnią, placem zabaw i ekologicznymi rozwiązaniami. Budynek żłobka będzie obiektem parterowym o powierzchni 740 m2. Każdy z 4 oddziałów będzie miał 80 m2 powierzchni i przynależny sobie taras. Zapewnimy wspaniałą, profesjonalną opiekę. Szanowni Państwo, kolejna sprawa, o której chciałem opowiedzieć, to rynek, jarmark, szopka, lodowisko, że tak to w skrócie ujmę. Aktualne obowiązujące przepisy nie pozwalają na zorganizowanie jarmarku świątecznego z koncertem, kinem, wspólnym gotowaniem. Ale to nie oznacza, że nic w tym okresie przedświątecznym czy też świątecznym na rynku się nie wydarzy. Już jutro na rynku handel rozpoczynają nasi lokalni kupcy. Nie jest to formalnie żaden jarmark, natomiast każdy z nich indywidualnie podpisał umowę i będzie prowadził swoją działalność przez cały grudzień do świąt z ofertą ozdób świątecznych i gastronomią. Na pewno nie zabraknie też gorących pączków i rozgrzewających napojów. Ta oferta wspaniale uzupełni naszą główną atrakcję, czyli lodowisko. Szanowni Państwo, pozwolę sobie, sekunda. O, tak. Możemy zerknąć. Lodowisko jest już poskładane. Od 4 grudnia będzie udostępnione mieszkańcom. Siedem dni w tygodniu w godzinach od 10 do 20
przerwa techniczna w godzinach od 15 do 16. Na lodowisku można nie tylko jeździć, ale także wypożyczyć łyżwy, wypożyczyć kask oraz jeździć do nauki jazdy. Na miejscu będzie również działał punkt ostrzenia łyżew. Przed wejściem na obieg obowiązuje dezynfekcja dłoni, a na tafli i w jej obrębie konieczne jest zasłanianie ust i nosa, tak jak w całej przestrzeni publicznej. Sprzęt wypożyczamy na lodowisku, wypożyczany będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Będziemy przypominać o zachowaniu dystansu społecznego minimum 2 metry, a jednorazowo na tafli lodowiska będzie mogło przebywać 37 osób. Jazdę na łyżwach umili specjalnie dobrana muzyka i kolorowe oświetlenie lodowiska. Będzie istniała możliwość rezerwacji dla grup zorganizowanych. Sama jazda będzie nieodpłatna, natomiast wypożyczalnia będzie płatna. Łyżwy w cenie 6 zł za godzinę, kask 4, jeździk do nauki jazdy 10 zł. Ostrzenie łyżew 15 zł za parę. Dodatkowo będzie możliwość wynajęcia szafek, jeżeli ktoś będzie chciał jakieś swoje po przebraniu buty zostawić, to też jest jakaś tam wygoda. Płatności będą rozwiązane w formie bezgotówkowej. Na lodowisku przestrzegane są wszelkie zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oczywiście jak co roku przyozdabiamy miasto świątecznymi dekoracjami, to już się dzieje, na pewno sporo z tego już Państwo zauważyli. Postawimy na rynku dużą, żywą choinkę. Dodatkowo zaprosimy wszystkich Państwa do oglądania żywej szopki bożonarodzeniowej. W ubiegłym roku cieszyło się to bardzo dużą popularnością. Stanie na rynku już w pierwszy dzień świąt i pozostanie z nami do 30 grudnia. Zwierzęta przez cały czas będą miały zapewnioną opiekę, a na noc będą wracały wraz z opiekunem do swojego gospodarstwa. Szanowni Państwo, kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, jest to niejako nawiązanie do pytania z ostatniej konferencji, chyba pana redaktora Weidnera. Autobus elektryczny na ulicach Raciborza już od jutra. Producent SOR, SOR, czyli producent tych samych autobusów, które teraz mamy w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, oddaje nam do testów autobus elektryczny, pełnowymiarowy, większy niż ten, który testowaliśmy jako wyrób naszej lokalnej firmy Rafaco. Od jutra najpóźniej, jeśli by były jakieś jeszcze problemy techniczne, od środy wyjedzie na linię i będzie woził pasażerów aż do 7 stycznia. To warte podkreślenia jest ten element, że jest to autobus dobrze znany kierowcom PK, bo na tych SOR-ach jeździmy od 10 lat. Podobnie pasażerowie też, powiedzmy, ten wyrób, ale inaczej zasilany znają. Jest nowoczesny, pojemność to 70 miejsc, długość 11 metrów, zasięg 200 km. Co ważne, to nie jest prototyp, tylko wyrób seryjny, sprzedawany w obrocie, już użytkowany w wielu miastach w Czechach. Przedsiębiorstwo komunalne od jakiegoś czasu szuka rozwiązań. Tabor trzeba wymienić, o tym pan redaktor ostatnio wspominał. Coraz częściej też zerkamy w stronę elektryków. Trwa rozpoznanie, szukanie źródeł finansowania. Chcemy sięgnąć po środki unijne. Jeden autobus elektryczny to jest wydatek na poziomie 2 milionów złotych, więc trzeba będzie to odpowiednio spiąć finansowo. Ale nasz kierunek to zdecydowanie autobusy niskoemisyjne lub bez, oczywiście w trosce o czystość powietrza i redukcję hałasu. Jeżeli już mówimy o autobusach, Szanowni Państwo, od 7 grudnia przeprowadzamy zmianę w rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa komunalnego. Przywracamy rozkład jak w dni robocze.
Obiecałem, że będę reagował na uwagi i sygnały mieszkańców i dlatego jest taka decyzja. Zostały przywrócony handel w galeriach handlowych. Myślę, że w tym okresie przedświątecznym będzie to na pewno duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy potrzebują większego skomunikowania niż takie, powiedzmy, w takim średnim lockdownie, w jakim dotychczas żeśmy się znajdowali. Na zakończenie tych informacji przygotowanych w takim pakiecie, dobra informacja, mianowicie budżet miasta zasili 100 tysięcy złotych. To środki pozyskane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu na dofinansowanie nauczycielskich odpraw. Nasze miasto w 2020 roku wypłaciło i wypłaci z tytułu odpraw dla nauczycieli 166 tysięcy złotych. Są to rezygnacje z pracy oraz przejścia na emeryturę. Wniosek złożony przez Wydział Edukacji o dofinansowanie odpraw został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i kwota dofinansowania to dokładnie 99 623 zł. To tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem dzisiaj Państwu w tej takiej skondensowanej formie przekazać na konferencji. Dziękuję Panie Prezydencie. Zachęcam teraz Państwa do zadawania pytań. Kto pierwszy, ten lepszy. Słucham Państwa. No to może ja pierwsza, słychać mnie? Proszę, Zuziu, słuchamy. Witam Panie Prezydencie raz jeszcze. Panie Prezydencie, ten autobus, Pan powiedział od jutra? No taki jest plan. Jeżeli się zdarzy rzeczywiście, że jeszcze byłby jakiś problem techniczny, to może od środy, ale plan jest taki, że od jutra. A na jakich liniach? Jak to się będzie odbywać? Oj, to chyba tak wymiennie i różnie. No każdego dnia pewnie będziemy starali się puszczać to na różnych. Na teraz nie umiem odpowiedzieć, to by trzeba się spytać Pana Prezesa. Mm-hmm. I jak długi czas? Będzie do 7 stycznia. Do 7 stycznia, aha. Mm-hmm. Okej, okay. To na razie tyle. Dziękujemy. Mariusz, proszę, widzę, że... Można, tak, bo nie mogę wytrzymać. Bo to Panie Prezydencie tak trochę gwoli sprostowanie, ja się pytałem o jakby tam cały tabor, o nowe autobusy ogólnie, bo Pan mówi o autobusie na testy i to na ograniczony okres czasu, więc to taka jest, rozumiem, no nie jest to odpowiedź na tamto pytanie, czy PK zaopatrzy się w nowy tabor, tylko że tak ogląda możliwości. 2 miliony, z tego co pamiętam, Pan Gawliczek mówił, że on nie jest zwolennikiem autobusów elektrycznych, bo jeden dieslowski autobus kosztuje chyba, no nie wiem, 1/4 takiego, tak? No trochę może więcej elektryka. Ale to jakby tak na marginesie, przepraszam, bo to nie było pytanie. Co do pytań, Panie Prezydencie, bo Pan mówi o żłobku w kategoriach sukcesu, a do redakcji zgłosiła się między innymi osoba reprezentująca to środowisko prywatnych przedsiębiorców, którzy prowadzą w Raciborzu żłobki niepubliczne i mówi, że to jest dosyć duże zagrożenie, ten nowy żłobek dla ich funkcjonowania. Pytanie w związku z tym, czy Pan z tym środowiskiem rozmawiał i jak do tego podchodzi przyszłościowo, bo podobno dzieci nie będziemy mieli tak dużo, żeby zapełnić żłobki publiczne, a już sektor prywatny kompletnie się rozłoży przy tym. Czyli stracą miejsca pracy ci ludzie, którzy pracują w tej chwili w sektorze prywatnym żłobkowym. No i ten pomysł jakby tego 500+ raciborskiego, no może przejść do lamusa. Pytanie, jaka teraz jest odpowiedź dla tych 81 dzieci, które nie mają miejsc w żłobkach? Bo przecież wniosek z tego, że zainteresowanie jest, te dzieci czekają w kolejce. No, Szanowni Państwo, był czas, że ta kolejka była powyżej 100 maluchów, tak? Była większa, tak. Jest akurat czasami więcej, czasami mniej niż setka. Zdecydowanie zainteresowanie tym jest i jest to
realna odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dofinansowywania placówek prywatnych, do których chodzą nasze dzieci raciborskie, zostanie to utrzymane na tym poziomie, jaki jest dotychczas. Inwestycja w żłobek jest w pełni poza budżetem miasta, tak? To jest pełny koszt budowy tego obiektu i jego funkcjonowania przez jakiś czas. Nie. Całość jest, o ile dobrze pamiętam, wartość kosztorysowa, bo po przetargu mniemam, że powinno wyjść mniej, jak to zazwyczaj w ostatnim czasie jest. O ile dobrze pamiętam, jest to około 5,5 miliona, czyli te dofinansowanie zewnętrzne 3,3, w związku z tym około 2 milionów to jest nasz wkład w tą inwestycję. I dodatkowo w ramach programu Maluch Plus to jest 2-letnie funkcjonowanie. To już w pełni pokrycie, tak? Tyle, ile będzie kosztowało, tyle państwo, znaczy rządowe pieniądze pokryją. No pewnie są jakieś kwoty, które mogą się okazać niekwalifikowane, natomiast no, te podstawowe wydatki na pewno tak, czyli kadra i bieżąco funkcjonowanie. Dziękuję. Ja mam kolejne, jeżeli by nie było chętnych, bo pan mówił na sesji, że się spotkał z orłami Osiru, czyli to są ci hokeiści, którzy jeżdżą do Przowa grać w hokeja. Proszę powiedzieć, o czym panowie rozmawialiście, jaka była konkluzja tych rozmów? No, konkluzja była taka podstawowa, taka, aby no, oni troszkę apelowali o to, żeby nie stawiać ich w opozycji do pomysłów budowy raciborskiego lodowiska. Oni się cieszą z tego, że ono będzie. No, mają świadomość tego, że powiedzmy nie stanowią najliczniejszej grupy i jeśli byłaby taka możliwość, oczywiście w granicach jakiegoś tam rozsądku, to chcieliby, aby jakby te bandy były wytrzymalsze, przez co dałoby im to możliwość trenowania i też tutaj zaznaczali, że absolutnie mają też świadomość tego, że nie chcieliby wchodzić w te godziny takie powiedzmy najbardziej uczęszczane przez ludzi, tylko no, gdzieś tam znajdować dla siebie ten czas, aby no, nie być uciążliwym dla tych takich zwykłych użytkowników. Tak? No i tu myślę, że rozmowa w pełnym zrozumieniu przebiegła, ale musimy mieć świadomość tego, że jeżeli są pewne ograniczenia finansowe, no być może, że aż tak nie będzie się dało spełnić tych marzeń tej grupy. Gdyby nie było następnych pytań, to jeszcze bym chciał zapytać. Dziękuję. Czy to, Mariusz, przepraszam cię, czy ktoś jeszcze z pozostałych państwa ma pytanie w tej chwili? To może ja cokolwiek jeszcze dopowiem, bo sobie zaznaczyłem, jak pan Mariusz mówił o tych autobusach. Otóż sytuacja wygląda tak, że jeżeli zgłaszają się firmy, które są chętne udostępnić to na testy, dodatkowo tego typu firmy wskazują też na różnego rodzaju możliwości dofinansowania takich przedsięwzięć. Niewątpliwie należy sprawdzić wszystkie możliwe rozwiązania i testowanie sprzętu, który rzeczywiście już jest dostępny, no w ogóle jest jakby podstawową sprawą, tak? Bo jeżeli mamy się zdecydować na jakiś zakup, no to też musimy wiedzieć, jak to funkcjonuje w praktyce. Także zdecydowanie tutaj cieszę się, że pan prezes podejmuje takie działania. Dziękuję, ponieważ nie widzę innych chętnych, to Mariusz, słucham. Tak, przepraszam, bo się wystraszyłem, że już się kończy. To panie prezydencie, bo też pan mówił o tym, że się odbyło takie spotkanie w związku z tak zwaną aglomeracją wodno-kanalizacyjną z udziałem między innymi samorządów Lubomi i Rudnika. Czy mógłby pan troszkę więcej na ten temat powiedzieć, jakie są plany w takim razie rozwojowe, jeżeli chodzi o wodociągi raciborskie i nowych klientów?
No, sam temat tej aglomeracji dotyczącej kanalizacji, bo to de facto dotyczy zagospodarowania ścieków, on został wywołany przez to, że decyzją, powiedzmy, no, Warszawy wszystkie funkcjonujące do dzisiaj aglomeracje, czyli wspólne przedsięwzięcia, które wspólnie zagospodarowują ścieki, zostały rozwiązane z ostatnim dniem tego roku i należy zawiązać nowe aglomeracje, które będą spełniały tam wymogi unijne dotyczące ilości osób, które są objęte tymi aglomeracjami. A posiadanie takiej funkcjonującej aglomeracji jest konieczne do tego, aby można było zatwierdzać, czy to kwestie planów, czy projektów do realizowania, ale także taryf, jeżeli chodzi o to, co będzie przedstawiane też Wodom Polskim. I w związku z tym byliśmy zobligowani do tego, żeby niejako odświeżyć to, co dotychczas już funkcjonowało, bo taka aglomeracja w oparciu o Racibórz jako tego największego udziałowca, gminę Lubomie, gminę Rudnik i gminę Kornowac, ale żadna z tych gmin nie wchodzi w całości, z wyjątkiem Raciborza, który oczywiście jest w całości, natomiast z pozostałych gmin po części miejscowości są zaliczane do tej aglomeracji. I tu była sytuacja taka, że dwie miejscowości z gminy Kornowac póki co na razie nie będą włączone do aglomeracji i zostaną ewentualnie w przyszłości do jakby no, przyjęte już w drodze jakby indywidualnego projektu. Mhm. Czy można wrócić do lodowiska, bo tam chyba nie padła kwota, którą w tym roku ponosimy jako budżet miasta. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku był udział banku któregoś, które trochę współsponsorowało. W tym roku tego banku nie ma, rozumiem. Jak nie. Jest to czysto inicjatywa miejska i gmina ponosi koszty tego. Jakiej wysokości? O ile dobrze pamiętam, 100 tysięcy złotych. Za ten okres, który będzie użytkowany. Sprawdzę to jeszcze, Mariusz, żebyś miał zweryfikować. Dobrze. Mhm. Czy można dalej jeszcze coś spytać? No, oczywiście. Panie prezydencie, bo dzisiaj jest 30, ostatni dzień listopada. Jak zwykle w tych okolicznościach warto spytać się, czy są jakieś ruchy kadrowe związane z tą datą, bo to ostatni zawsze gdzieś pan podejmował pewne decyzje. A z drugiej strony, czy są jakieś nowe informacje dotyczące stanowiska wiceprezydenta Raciborza i stanowiska sekretarza, bardziej konkursu tego, który został jakby tak zamrożony, konkursu na stanowisko sekretarza miasta? Szanowny panie redaktorze, oczywiście, że jak to pan ujął, ruchy kadrowe następują i miło mi jest zakomunikować, że od jutra pracę w Urzędzie Miasta podejmie pani Karolina Kunicka. Także w charakterze panie prezydencie? No, jako naczelnik Wydziału Promocji. I zostaje przeniesiona, znaczy na zasadzie przeniesienia ze starostwa do Urzędu Miasta. Jeżeli chodzi o stanowisko wiceprezydenta, no, na razie nic się nie zmieniło. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Jeżeli chodzi o konkurs na stanowisko sekretarza, jest, powiedzmy, rozstrzygnięcie zawieszone.
A czy coś może nowego słychać w kwestii sprzedaży, wystawienia na sprzedaż placu Długosza? Bo w tych ostatnich konferencjach przed miesiącem pan mówił o tych planowanych rozmowach, tam w zasadzie chyba to już działo się na dniach. Czy coś, jakiś krok został poczyniony do przodu? Media, tutaj koledzy z naszego Raciborza podawali, że firma EcoOkna przygotowuje się do wspólnego oświadczenia z miastem Racibórz w tej kwestii. No tutaj trochę, jakby to powiedzieć, różne plany osobiste uniemożliwiały, powiedzmy, spotkania. W związku z tym myślę, że w niedługim czasie będzie możliwe sfinalizowanie tego wspólnego oświadczenia. No, myśli pan, że to nastąpi przed ostatnim dniem tego roku, czy to raczej... Naprawdę ciężko mi jest powiedzieć tutaj. Nie do końca mogę, jakby to powiedzieć, dysponować cudzym czasem. Gdyby była jeszcze możliwość zaspokojenia mojej ciekawości, to takie dopytanie, bo pan apelował na sesji o to, aby radni przyszli do pana i dyskutowali o nad autopoprawką do budżetu, chyba bardziej tak. Czy były takie, czy był odzew w tej sprawie i w związku z tym, czy, nie wiem, może pana autorstwa, może też ewentualnie zostanie wniesiona, na sesji powiatowej była mowa o tym, że tak zwaną księżycówkę powiat chce wpisać do budżetu powiatu na przyszły rok, ale nie było mowy o Nowomiejskiej. Ja pamiętam, że pan chciał, żeby ulica Nowomiejska, będąca wtedy przedłużeniem tego całego ciągu, jakby takiej obwodnicy centrum, czyli Kolejowa, Kościuszki i właśnie Nowomiejska, żeby też się znalazły w takim wspólnym przedsięwzięciu powiat-miasto. Ulica Nowomiejska, to być może, że oczywiście może być tak, że to ja lekko się przejęzyczyłem, a być może, że pan redaktor nie do końca dobrze zrozumiał. Może być. Chyba ulica Nowomiejska nie jest drogą powiatową. Aha, czyli o nią chodzi. Tak? Droga, ona jest jakby przedłużeniem drogi, znaczy ulicy Kolejowej, tak? I droga powiatowa pod wiaduktem przechodzi w ulicę Piaskową i to jest droga powiatowa, tak? To o tym odcinku mówimy, to przepraszam. Natomiast i my oczywiście, jeżeli chodzi o kolejową, tu będziemy wspierać, ale też powiat, jeżeli chodzi o projekt i wykonanie. Ale w nawiązaniu do tego, co oni będą robić jakby w tym swoim zakresie, my też będziemy po swojej stronie, czyli ten odcinek Nowomiejskiej, no też będzie, musimy go doprowadzić do, jakby zabezpieczyć jego jakość, bo to rzeczywiście tam już w niektórych miejscach ta nawierzchnia wymaga interwencji. Ale księżycówka to jest potwierdzone, to państwo będzie wpisana też pomoc miasta, tak? Tak, zdecydowanie będę się o to starał, bo to jest... No, ważny element, tak, aby to udrożnić. Dziękuję. Czy ktoś z pozostałych państwa jeszcze ma jakieś pytania? I tu koza w zaskoczeniu, pan Mariusz. Tak, tak. Przeglądam jeszcze tylko pozostałych uczestników. Nie, proszę. W razie, Mariusz, jeśli masz jeszcze pytania, to proszę. Chciałbym jeszcze, panie prezydencie, zapytać też tak przy okazji tego, co pan mówił dzisiaj, bo wychodzi z tych konferencji naszych, że w sumie tylko Wydział Edukacji pozyskuje jakieś środki zewnętrzne. Co już słyszę, że naczelnik pan Krzysztof Żykski wykazał się taką skutecznością. Czy w ogóle inne wydziały pracują, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych? Taki Wydział Rozwoju na przykład mi się wydaje, że to tam powinna być kopalnia jakby tych źródeł, skąd można brać, a naprawdę tak z ostatniego mojego oglądu, a trochę tak... No, przyglądam się pracy samorządu, wychodzi na to, że tylko WEKiS zdobywa pieniądze. No cóż, cenne spostrzeżenie, panie Mariuszu. Aczkolwiek na pewno pan pamięta, że zupełnie niedawno mówiliśmy o środkach na drogi. I to na pewno już nie Wydział WEKiS. Edukacji się o to stara. Mówiliśmy też o termomodernizacjach i remontach miejskich kamienic i to też nie jest zakres tego wydziału. Okay. Stąd no myślę, że Wydział Rozwoju może tak się akurat teraz poukładało, że tych jakby spraw
związanych z edukacją jest więcej. To myślę, że natomiast Wydział Rozwoju na pewno się stara i może też się pochwalić wieloma przedsięwzięciami, które sfinalizował. Dobrze. To jeszcze jakby można było dopytać, bo zbliża się koniec roku, a Pan chyba obiecywał w pewnym momencie działalności samorządu, że to właśnie w tym okresie przełomu lat dojrzeje do decyzji związanej z terenem po byłym Polmosie, czyli tej inicjatywy przedsiębiorcy Pana Artura Zdrzałka związanej ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego i umożliwienia mu wystawienia na sprzedaż tego terenu w nieco zmienionej formie. I jakie pytanie? Czy ta decyzja w Panu dojrzała, czy już jest podjęta, czy Pan określa już jakiś termin? Tak, jest zlecone stosowne opracowanie dotyczące jakby sposobu zagospodarowania tego z punktu widzenia urbanistów. Jeszcze finalnej analizy, finalnego wyniku tego nie widziałem, nie mam przed sobą. Jeżeli to się pojawi, to wtedy będziemy podejmować decyzję. Na ostatniej sesji była dyskusja o przebiegu wschodniej obwodnicy Raciborza. Czy Pan ma jakieś przemyślenia dotyczące tych propozycji, wariantów, które zostały zaprezentowane? Bo tam jeden z nich jest dosyć taki odważny, może najtańszy, ale w kategoriach takich społecznych problematyczny, tak to mówiono na sesji. Jaki Pan, Panie Prezydencie, ma na to pogląd? Czy będzie Pan rozmawiał ze swoimi radnymi, aby poparli któryś z tych wariantów? Na teraz nie mam jeszcze sprecyzowanego zdania. Uważam, że tutaj jeszcze kilka jakby etapów dyskusji na pewno się przyda. Natomiast niezależnie od tego należy zadbać o to, aby prace się nie ociągały i abyśmy jak najszybciej uzyskali i te warunki środowiskowe, czyli oddziaływanie na środowisko, a finalnie abyśmy mogli też podjąć już normalne prace projektowe. Jak można już tej serii, prawie że wyczerpię, kwestia terenów inwestycyjnych, Panie Prezydencie, bo co rusz urząd się chwali sprzedażą kolejnego terenu, czy to w strefie, czy to na przykład na tych działkach przy ulicy 1 Maja. Wydaje mi się, że ten worek jest jakby już wyczerpywany tego, tak może ten okres Świętego Mikołaja. Znaczy generalnie jest pustawy, zaczyna być pustawy. Czy już jest jakiś ruch w kierunku innych terenów, żeby je wystawić na sprzedaż? Nie wiem, czy w ogóle miasto ma na tyle jakby też z czego sprzedawać. No, tu niewątpliwie wymaga to pozyskiwania terenów i stosowne rozmowy też się toczą. No, głównie jest to jakby poszerzanie tych terenów w okolicach strefy gospodarczej i nowej obwodnicy. Tak? Właśnie, bo czy temat żwirowni został w jakimś stopniu posunięty, jeżeli chodzi o jakieś dalsze sprawdzenia tego tematu? No, na teraz chyba mieliśmy sytuację, że chyba pani naczelnik odrobinę, powiedzmy, była nieobecna. Myślę, że w najbliższych dniach na moje biurko trafią dokumenty. I widziałem, że odbyło się zgromadzenie wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Czy mógłby Pan, Prezydent, przybliżyć, jaka była jego tematyka i odpowiedzieć na pytanie, czy będą jakieś nowe TBS-y w Raciborzu? Tematyką walnego zgromadzenia było objęcie kolejnej puli udziałów. Bo to się dzieje systematycznie, jak transze płatności występują. Tutaj miasto przekazuje środki do swojej spółki w formie podwyższania kapitału. A jeżeli chodzi o kwestie budowy, tutaj rozmowy są już rozpoczęte z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który teraz, powiedzmy, jakby zawiaduje tymi programami mieszkaniowymi i będziemy kontynuować
budowę na, przy ulicy Łąkowej. To na pewno już będzie się w najbliższym czasie działo. Z mojej strony tyle. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z pozostałych uczestników konferencji ma jakieś jeszcze pytania do pana prezydenta? Jeśli nie, to dziękuję państwu za udział w konferencji. Życzę dobrej reszty dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.